Ile z poniższych stwierdzeń jest prawdziwych? Sprawdźmy na początku punkt A. 50% liczby 80 jest równe oczywiście 40, połowa z 80. Teraz obliczmy 80% z liczby 50. Więc bierzemy 0,8 razy 50 jest równe także 40. Jest to zdanie prawdziwe. Wstawiamy tutaj fajeczkę. Teraz przeanalizujemy punkt B. 3 czwarte z liczby 72 jest równe 54. Więc to zdanie również jest dobre. Wstawiamy fajeczkę. Punkt C. 2/91 jest większe od 2/93. Tutaj musimy się cofnąć do szkoły podstawowej, jeśli chodzi o porównywanie ułamków. Lepiej to wytłumaczyć w ten sposób, że jeżeli masz dwie pizze i dzielisz na 91 osób, a tutaj masz dwie pizze i dzielisz je na 93 osoby, to lepiej być w tych 91 osobach niż w 93, ponieważ tutaj jest więcej osób, więc każdy kawałek będzie mniejszy dla tych osób. Dlatego to zdanie również jest prawdziwe. Zaznaczamy fajeczką. Teraz punkt D. Mamy dzielenie 3,106 podzielić na 1,6. Tu jest dwukropek, ale ja wziąłem w postaci kreski ułamkowej. Jest napisane, że ta liczba jest większa od dwójki. Niestety to jest zdanie fałszywe, ponieważ gdyby to było 3,2, to wtedy ta liczba 3,2 by się równiutko podzieliła na 1,6 i wynik byłby równy 2. Dlatego tutaj mamy mniej niż 3,2, stąd ten cały ułamek jest mniejszy od dwójki. Dlatego tutaj może napiszemy taki symbol F w kółeczku i widzimy, że tutaj mamy trzy zdania prawdziwe.